Siemank wszystkim, z tej strony Cwaniak i dzisiaj kolejny odcinek z gry Strike Force Heroes 3. I od razu mówię na początek, zrobiłem sobie daily mission, żeby się wgrać ogólnie w gierkę, żeby no znowu wam nie uciąć nagle, że wiecie, zaczynam daily mission, po czym nagle ucinam gierkę, więc zrobimy od razu przed odcinkiem. I dzisiaj przechodzimy do kolejnego level misji 15, czyli będzie to Free for All One Man Army. Wybieramy sobie oczywiście postać, Free for All One Man Army, to przydałby nam się oczywiście nasz kapitan, ponieważ on jest najmocniejszy, w sensie nasz Weasley. I będziemy się nim napierdzielać. Będziemy się nim napierdzielać i muszę zapanać jedno, żeby po tej rundzie, jak będziemy sobie w nasz skład. A, to ten One Army, czyli zbieramy ten bonus. Po tej misji będę musiał wejść w ustawienia ziomków i ustawić medyka na czerwonego, ponieważ pisaliście mi to w komentarzach, że nie zmieniłem medyka na czerwonego i to jest prawda, nie zmieniłem go niestety, więc trzeba będzie zaraz to nadrobić. Kurde, no nie mogę do niego nawet strzelić zbytnio. A nie, 27 HP, jeżeli bym go zabił, to bym miał całe, no szkurna. Wszyscy mi zabierają tego one man army, naprawdę. Chodź do mnie, kolego, ja cię zatem przypierdzielę. I tyle, o tu jesteś. Chodź. Nie, czemu ja tam walę w sufit, ja nie mam pojęcia, gdzie, kto go zabił? Halo? Policja? Gdzie jest one man army? O, tu jesteś one man army, też z Honey Badgerem widzę. Znaczy nie, już nie walę z Honey Badgera, zapomniałem, że ja zmieniłem broń. No i kurna, ile on może tego przeżyć? Do jasnej cholery. Dobrze, w końcu zginął. XM8A1 teraz w naszych łapach będzie napierdzielać wszystkich. No, koledzy i przyjaciele i w ogóle wszyscy tutaj, wszystkie turbobażanty, dawajcie. Dawajcie, napierniczamy się. Ja wam tutaj nie odpuszczę, nie ma tak łatwo. No, ktoś przyjdzie tutaj, czy nie będziecie sekwę na tego Crane'a? Okej, mam tutaj apteczkę, więc sobie ją wezmę. Teraz chodź tu pajacu, bo już tam ginąłeś, to cię mogłem zabić. To co jeszcze jest? O, tutaj jest granatniczka, którego no średnio strzelasz. Okej, mamy trzeciego killa. Tu jest kolejny jakiś z rakietnicą, to nie chciałbym być jego blisko, bo jak nam przypierniczy. O nie, nie mam amunicji. Nie mam amunicji, fucking hell, mogłem mu tylko sklepa przypierniczyć, a nie miałem nawet żadnej możliwości do niego się zbliżenia. No szkurna, od razu obok gościa, który ma one man army. I go przyjąłem, więc zarąbiście. Teraz klubem napierniczamy, zarąbiście. Weasley, napierniczasz genialnie, aktualnie. Teraz tylko żeby to utrzymać, mamy 24 HP, więc napierniczam tutaj po prostu w lewo, żeby może kogoś tam zestrzelić. Może kogoś zestrzelimy, może nie, najważniejsze jest to teraz, żeby wylecieć te HP, tak? Wylecimy HP, będą się na nich rzucić, okej, dobra, możemy się na nich dalej rzucać. O, tu jest cwelek. Dawajcie, nie, no to jest snajpa jakaś mocna, cholera, jasne, przecież zobaczcie, jak oni mnie tutaj napierniczyli. I najgorsze jest to, że ja napierniczam do trzech różnych gości i każdy wycofuje się na low HP, ale każdy mnie obija i potem przychodzi sobie ten trzeci i po prostu mi napiernicza dwie kulki w łeb, koniec, ja ginę. O, no, dawaj, znowu rakietnica, znowu giniesz, siedzę na aptece, tutaj przeładujemy się szybko. Okej, no granatniczek, zobaczymy, jak teraz będziesz uciekał, co? No i nie uciekłeś tym razem, co? I co nam teraz powie... Kolego, ja rozumiem, że masz granatnik, ja rozumiem, że one napierniczają jak głupi, ale jakiś znajmy umiar, tak? Znajmy fucking umiar, a nie, że ty się ustawiłeś pod moim dupą, zacząłeś napierniczać full auto i zginął! Fuck you! No człowiek, on ginie i jeszcze dalej jest tym bossem, ponieważ, bo nie wiem co, nie znam wytłumaczenia. Okej, przejęliśmy teraz nasz one man army. Dawaj, damy z Honey Badger, tu mu napierniczymy. O nie, Janek mu nie napierniczył, bo jeszcze się przybliży drugi gościu, który będzie chciał nas dopierdzielić do końca. No dawaj, Honey, I'm home. Chodź tu do nas, okej, mamy. I jeszcze jeden punkt, ostatni nam jest potrzebny. Tu jest rakietnica, więc mógłbym się tutaj chodzić. No tak, trochę się zlęknę jednak. Tu jest miotacz ognia, więc to wykorzystałem, bo on musi być na dystans rozwalony. I bo jakby do nas doszedł, to nas spajał, a tak to na dystans go obdzieliśmy bez żadnego problemu. 10 levela nie wbiliśmy niestety. Ale też jest dobrze, mamy blueprinta do nowej broni. I teraz tak, heroesy, medic, czerwony ciuszek. Oczywiście, że mieliśmy robić czerwony ciuszek, to robimy czerwony ciuszek i moglibyśmy dać jej lepszą broń. Bo ona z tego napiernicza, ona napiernicza, albo nie. Wiecie to, niech ona z tego napiernicza w takim razie. Drugą ma bizona, więc też niech napiernicza. I teraz tak, workshop, mamy ten gnat. Weźmy go, zróbmy, zobaczymy, jak on będzie. To jest dual, to są duale. Ale dlatego, że na duali już nie wykorzystamy w żaden sposób, to nie ma tutaj się z tym bawić. Teraz tak, rifles. Coś by się opłacało tutaj ulepszyć. Nawet nie mamy zbytnio co. Więc nic się nie poulepszamy. Natomiast czy ja mam tutaj coś do użycia? Nie mam. No nic nie możemy zmienić, chyba że możemy jakieś skille ukoszę blokować. Tak, mamy nowe skille. Enemies won't spot you until they are closer. Your attack attacks enemy allies with attack allies
will attack them much. Pewnie much more, coś tego typu. Okej, okay. To weźmy sobie nawet dwa razy to, skoro mamy dwóch tych. Take 40 damage from your own attacks i take 20... Od siebie nie zawalisz, bo nie walisz żadną Teslą ani nic, tak? Więc dajmy mu tą odporność na truciznę i... truciznę i ogień. I teraz tak, sklep. Musimy zobaczyć, co tu mamy w sklepie. Jakieś na pewno nowe bronki tutaj będą dla naszej osobki. Honey Badger lepszy. Tylko no nie wiem, czy on będzie na tyle lepszy, żeby go używać. Tą lepszą pompę. Ale ma szansę na to, że się zatnie podczas strzelania, więc byłoby niefajnie. Ten Honey Badger mnie tak kusi, żeby kupić. Wiecie co, ja go kupię? Wejdźmy teraz do workshopa. Teraz Rifles. Ten co ma? Refined on. A, bo on jest poulepszany, ale dobra, to tego ulepszmy. Dawajcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć nie mogę, ale mamy na cztery gwiazdki, czyli możliwe, że będzie nawet lepszy, przecie, Heroes, lepszy niż ta normalna broń u naszego, czyli ta XM-ka, uwaga, to jest ta broń. Mniejszy damage, ale szybciej strzela, więcej celności i w sumie DPS jest lepszy, więc zrobimy większego DPS-a w takim razie. A, tą broń, którą mieliśmy, możemy dać temu w sumie. Będziemy mógł ją założyć? Może założyć tą XM-kę, więc warto byłoby ją pozałożyć, tak? Ona chyba jest gorsza. A może to była ta XM-ka? To była chyba ta XM-ka, bo ma 4 gwiazdki. Więcej ammo. Wolniej. A, załóż mu to. A, załóż mu to, trudno. Nie ma dwie fioletowe brońki. No i to by było na tyle. Idziemy do misji. Idziemy do misji w takim razie, żeby robić kolejne misje. Mam teraz Team Deathmatch. Dam radę. Dam radę. Na pewno nic mogę zrobić jeszcze? A jednego jackpota, tak jednego, dobra, gówno, dobra, już, już rozumiem, gierko, że ja nie chcę, że już nie chcę grać tych, w takim razie tych jackpotów. Okej, teraz mam misję, ustawiam sobie tak, na pewno musi być Sanchez, ponieważ ma teraz tą snajperkę, musi być nasz tank, musi być medyk i teraz którego chcemy z nich? Rakietnicę? Ten sobie dostał tą XM-kę, ale rakietnicę mi się chyba bardziej przyda, rakietnicę się mam bardziej przyda, mam cały czerwony skład, więc lecimy do boju, Team Deathmatch. Nie wiem do ilu musimy walczyć. What the fuck? Ja myślałem, że to za mną będzie mój gościu, a to od razu był przeciwnik. Nie spodziewałem się tego totalnie. Zobaczcie, jak napięcie ta rakietnica. No, opłacało się zostawić tą rakietnicę. Opłacało się też założyć nowego Honey Badgera, który napiernicza kosmiczną prędkością. No, zobaczcie, jak to napierdziała szybko. Porównując z tym, jak XM-ka napierniczała, no to o wiele szybciej, czyli o wiele lepszy DPS będzie napierniczony. Okej, okay, headshoty, headshoty, headshoty. O Jezus Mario! Nagle się wszyscy w jednym miejscu pojawili. No, lepiej być nie mogło. Naprawdę lepiej być nie mogło. Trzech ich było 11, zrespił w jednym miejscu. No, zarąbiście. No, znowu, nie wiem, gubię się. Jest po prostu raz za dużo tutaj. Jest za dużo przeciwników. Za mało naszych. Najważniejsze jest to tylko po prostu, że wygrywam, tak? Wygrywamy, to jest najważniejsze. Nie możemy się martwić. Znaczy, jeszcze wygramy. Zaraz się może to wszystko jeszcze odwrócić, bo wiemy, jakie tutaj potrafią. O Jezus Maria, być comebacki w tej grze. Ale jest 18-12, chyba do 25 walczymy. Tak wygląda mniej więcej na ten paseczek. O mój Boże, o nie, 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 saudofy, saudofy. God fucking damn it. O! Zrobił double killa na tym. Zrobił double killa na rakietnicy. No przecież to jest boski gość. No ja zakończyłem tutaj naszą potyczkę. Statystyki nawet nie miałem najlepszych. Marston, czyli najprawdopodobniej. Dobrze mówię, to jest nasz Rocket Launcher. Robi największe dipsy jako bot. Ja go nawet nie kontroluję, on tak napierniczał. O, Intervention lepszy, więc może będzie lepiej, jeżeli chodzi o tą snajperkę. Uwaga, gdzie ona jest? Sanchezowa. Porównajmy sobie. Będziesz miała lepszy, ale to potrzebujesz level, więc na razie nic tutaj nie założymy. Back. Missions, lecimy do kolejnej misji, będziemy mieli blueprinta na jeszcze lepszą snajperkę, więc to jest chyba Lynx, jeżeli dobrze się nie mylę, to jest chyba Lynx, więc będzie warto to zainwestować. Robimy na skład ten sam, nikt nie jest zmęczony, więc możemy normalnie wchodzić. Domination, zbieramy punkciki, dawajcie. Okej, tutaj, o nie, 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 koleżanko, nie będziesz tam zbierać punktów tam, gdzie my chcemy. Okej, może, wiecie co, jednak weźmy ten C. My sobie odpuścimy, no nie, weźmy sobie inne jakieś, co. No i kurna, mówię, że to odpuścimy, pójdziemy sobie na jakieś inne. A nagle mnie respi w tym samym miejscu, no god fucking damn it, no. Wszystko przeciwko... O, fuck. Chciałem podskoczyć i właśnie w ten sposób podskoczyłem genialnie. No mnie piękny skok. No nie, i znowu, znowu na moje... No trzech naraz mi zrespiło, no pogrzało was. Jednego się byłem w stanie zabić, ale trzech? Ja potrzebuję też się zrespić w takich miejscach, gdzie na przykład moi będą w trójkę czy coś tego. No i zobaczcie, znowu z dwóch stron są oni. No dawajcie, pomóżcie mi. Pomóżcie mi teraz, kurna, no co to za pomoc jest. Owszem, mam tylko jeden cel, więc jest dobrze. Chociaż mogę mieć zaraz drugi. A nie, tam jest nasza Simpson trzyma. Więc trzymaj Simpson. Okej, tutaj napierniczamy Juggernauta od nich. Przyjmujemy ich cel, żeby jak najwięcej punktów przejmować. Znaczy zdobywać. O nie, o nie,
O nie, tam jest Jagger nad kolej. Dobra, obroniliśmy, ale oni przejęli dwa punkty. Oni przejęli dwa punkty, więc szybko bronić. Szybko bronić, szybko bronić. Wiecie co, by się nam nasza... Nasza medyczka by się nam trochę przydało, bo tak mało mi leczy HP. Halo? Halo Simpson? Dzień dobry, dzień dobry. O kurna, przejęli C, ja się tam boję pojawić. No nie, i przejęli jeszcze, wszystkie punkty nam przejęli nagle. Zobaczcie, że w ciągu sekundy nagle straciliśmy całą przewagę. Cała przewaga poszła na marne. I nic, nic nie leci dla nas. 44, przegramy. Przegramy, bo nasz team nie chce przejmować punktów. Owszem, mamy dwa, ale to jest wciąż jeden dla nich. To jest wciąż jeden dla nich, więc jeżeli teraz na czas tutaj nie przejmę, GG. GG fuck, ja pierdzielę, no. Kochen nic nie robi, ten nasz Jagger nad nic nie zrobił. On się po prostu wypierdzielał cały czas. 8 razy umarł. Pomimo tego, że ma pompę, ma wektora. On powinien żyć tutaj tak. On tak powinien tak tankować wszystko, że to jest magia, a on co? Wypierdzia się po prostu jak najwięcej razy i tyle. I tak jest z niego fucking pożytek. No nie, 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 nie z dwóch stron, nie z dwóch stron, błagam. Ja rozumiem jedna strona, ale nie dwie. Potrzebuję też, żeby obok nas się pojawiła, ta, jak się nazywa? Ja znowu zapomniałem nazwy. Simpson. Homer Simpson, gdzie jesteś? Potrzebuję twojego leczenia, okej, okay, dzięki. Okej, okay, nie, 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 nie. Z rewolwerka mnie upierniczyła z takiej odległości. No spoko, nie no, ja rozumiem, tak? Respawning 3, aha, nie mogę się zrespawnić. Gra się zbugowała i nie mogę się zrespawnić. Znaczy, niby się teraz respawnie, ale się nie respawnie. Mamy nagle 26 punktów, więc ja nie mogę narzekać, tak? Okej, okay, change hero. No nie mogę się zrespić. O, teraz się będę mógł zrespić, dobra. Teraz się zrespię? Nie, nie mogę. Nie mogę się zrespić na naszym Wesleyu, co jest? Mogę być wszystkimi, ale nie Wesleyem, no what the fuck? Co jest z ostatnimi dniami? Wszystkie gry mi się na moje nieszczęście bugują. Znaczy, w tym momencie tak wygrywamy, tak? Więc nie mogę narzekać, ale druga gra z rzędu, którą buguję. Tak nie powinno być, a tak się dzieje. Może to jednak dobrze, będę musiał z nią trochę pograć, bo to przynajmniej trochę expa jej więcej zdobyłem. I ten, jak się nazywa, będzie może miała wyższy level, aby założyć tą lepszą snajperkę. Kto wie, kto wie. W każdym razie wbił level Wesleyowi, więc zarąbiście. Sanchezowa wbiła level, Simpson niestety jeszcze nie wbiła. Jestem ciekaw, w którym levelu się odblokują te wszystkie skille, żeby można było brać. Okej, mamy blueprinta, więc go sobie od razu bierzemy, bo to jest snajpa, tak? Blueprint, uwaga, to jest Lynx, dobrze mówię, że to jest Lynx. I zobaczymy, jaka będzie w porównaniu z Intervention. Uwaga, po pierwsze mamy teraz Lynx do wyboru. DPS o wiele gorszy, więc Intervention sobie weźmiemy raczej do łapy, tak. Ma dalszy zasięg, ale w sensie Lynx, ale ja wolę mieć jednak większy damage. I mamy drugiego spell odblokowanego na tym, na Enginerze. Tu mamy always slightly healing over time. When injured, heal 3 times faster. 300 chciałem powiedzieć, nie wiem czemu. Nie, więc robimy, że cały czas się leczy bez względu na wszystko. U niej jeszcze spell nie mamy, tutaj jeszcze żadnych innych bajerów nie mamy u nikogo. Czy możemy coś jej założyć nowego? Nie, bo nie chcieliśmy, żeby machine gun miała, więc jeżeli nie będzie machine guna, to nic nowego jej nie zakładamy. Natomiast pójdźmy sobie do sklepu, może jakiś machine gun właśnie będzie. Na 7 level, więc zdecydowanie sobie odpuszczę to. Możemy sobie wziąć jeszcze tą szansę na elektryczność. Dawajcie, weźmy sobie szansę na elektryczność. Założymy sobie do głównej postaci. A, nie mogę, to jest tylko equipment. Fucking hell. To dajmy sobie to do... Do niej dajmy. Do niej dajmy, żeby miała tą elektryczność. No bo, czemu nie? Może mieć ma elektryczność, wtedy może więcej jeszcze zadać na dystans, będzie fajnie. Teraz tak, inwentory. Czy ja mogę coś tutaj posprzedawać takiego dualsy? To mogę w sumie sprzedać, bo tego już nie będę potrzebował w ogóle. Snajperki, niech sobie będą. Nic takiego do sprzedawania nie mamy, więc zostawiamy wszystko i lecimy do kolejnej misji. Lecimy do kolejnej misji, misja 18, Team Gangiem, czyli to chyba mój ulubiony tryb. To jest mój ulubiony tryb zdecydowanie, bo mogę sobie latać i po prostu nie muszę mieć swojej broni i tak dalej, możemy się bawić, tak? To jest taki, to jest typowy taki fun. O Jezu, zdobyliśmy desertik, ole! Tu jeszcze tar, dobra, już powinniśmy się, zobaczcie jak szybko przeskakuje, jak się jest grupowo, a nie solo. No to te bronie lecą strasznie szybko i to mi się podoba, tak? Ouu, co mnie bijesz w plec, co? Z tych waszych crossbowów nie bijecie do jasnej cholery. O Jezu, się wystraszyłem, dobra, fal. Falem by się przydało włączyć headshoty. Już nie mam falu, wiesz, jest Uzi, kurna, ja nie ogarniam jaką już broń mamy. Tak szybko to wszystko pędzi. Po prostu kiedy znajdziemy się na zakręcie, co z nami będzie. Patrzcie, trzymamy się ogólnie w ekipie, tak? Trzymamy się w ekipie, przez co nam jest o wiele łatwiej. Okej, okay. L115, bang, dostał banie. MK14. No dawajcie, no okej, okay, MTS. MTS-ką trzeba będzie teraz trudniej wypierniczyć, bo to jest jednak na
blisko broń. Ale damy radę, damy radę. Ok, zrobiliśmy już HMG. Zobacz, mam 14-2. Bierzemy ich totalnie. Ten mój team już jest tak wytrenowany i tak zgrani jesteśmy, że ich po prostu miażdżymy. Ok, dobra, dobra, ja teraz się zaraz zmiażdżę, tak? No, ktoś mi tutaj przyjdzie pomóc z nim, czy nie? Ok, dziękuję. XMG tutaj teraz mamy. Na dole, dobrze, zabiliście Vulcan. Dobra, to mi się broń podoba, bo ona ma nieskończoność amunicji, mogę sobie biegać i napierniczać w nieskończoność. Owszem, ma trochę mały damage, tak mi się przynajmniej wydaje, ale jest wystarczający, żeby właśnie pozabijać. Ok, Glock musimy przeładować, bo inaczej to się nie przyklei wystarczająco. Ok, jeden się przykleił. Jeb, gościówka rozwalona. Freezej. Macie, Freezej na headshotach. Why the fuck not? Może jakiś headshot z Freezeja wejdzie. Ok, zabiliśmy, teraz Acid Hound. Tam dawajcie, trójcie go, dobrze, Pulse Rifle to jest już jedna z ostatnich broni. Okej, nie, macie snajpę, nie, okej, DSR-ka. Uuu, zestrzyjmy jeszcze i mamy już od razu to ostatni railgun, uwaga, ostatni pocisk. O, yes, zabiliśmy, mamy 14-1 statystyki, no to było naprawdę dobre podejście. 14-1 statystyki to nie jest... łatwy wyczyn, tak? Znaczy, owszem, to są niby zaraz będą boty i tak dalej, ale jednak zrobiłem 14-1. Jestem na urodzonym zwycięzcą, że jak powiem. Okej, mamy tutaj blueprint do kolejnej broni, więc fajnie byłoby ją zdobyć. Nie wiem, co to jest w ogóle. Czy to jest rifle, czy to jest SMG, co chyba jest chyba... widziałem to chyba w sklepie, to jest... No niestety tutaj tego nie ma. Teraz nie ma przynajmniej, ale mi się wydaje, że to będzie rifle. Tak mi się wydaje, że to będzie mogło być do rifle, chociaż może nawet będzie do... Nie, to będzie rifle, to będzie zdecydowanie rifle. Myślałem, że mamy jakieś SMG-ki tutaj, ale nie ma SMG-ków, więc to będzie rifle. Ogólnie zobaczmy, czy mamy odblokowane nowe moce u kogoś. Znaczy u medyka, najważniejsze u medyka, no niestety nie ma. Jeszcze nie mamy u medyka odblokowanej zdolności specjalnej, ale zaraz ją zdobędziemy. Chodzimy do kolejnej misji, mamy chociaż 760, chociaż mamy hajs. Więc może by go jakoś spieniężyć, co? A, jackpot. Broń, zarąbiliśmy, zrobiliśmy weapon, jak to będzie weapon? Ach, szanuj się z czymś takim. Ja mówię sobie, super, jakaś brońka, coś będzie w ogóle super, świetnie, a to nagle takie, okej. I drugi raz, weapon, zobaczmy, czy to jest Ion Cannon, na 9 level. Ja to chyba wezmę to, jonówka jest do czego, przecież? Jonówka jest do... Elites and Snipers, nie mamy żadnego z nich, więc na razie nic sobie nie zrobimy z tym. But... co są te misje poboczne, tak? Gdzieś tu była klasa, to jest Shuriken. Więc co to będzie, Sniper? Spróbujmy raz to zrobić, zobaczymy, czy sobie damy radę. W czterech walczymy, więc naszego tanka zmienimy na rakietnicę, bo to jednak się przydaje. I lecimy. Team Deathmatch, znowu ta sama mapa, znowu ta sama muzyka irytująca, do jasnej cholery. Okej, nie jest trudno, nie jest z nimi trudno. Zdecydowanie jest łatwiej niż z medykami, przynajmniej takie jest moje odczucie. No zobaczcie, już 3-1 jest. Dawajcie, trzymajmy się tutaj, razem się trzymamy. Dawaj, dobrze. I zabiłem go, spokojnie. Miałem twoje plecy, to że umarłeś to już inna sprawa. O kurde, oni są niewidzialni, to może być ten problem, że my ich nie widzimy. Tak? A dopóki my ich nie widzimy, to rakietnica nie będzie... I znowu się nie mogę zrespić. Znowu się nie mogłem zrespić, dopiero się zrespiłem jak przegraliśmy. Co to ma znać? Nie, jeszcze raz w takim razie. I reasumując, rakietnica ma problem, bo ona nie strzela, dopóki gościa nie widzi, tak? Ja też w sumie nie mogę strzelać, dopóki gościa nie widzę, bo nie wiem, że tam jest jakiś gościu. Oni się wszyscy tutaj chowają i oni po prostu nagle się pojawiają, bang. I napierniczają, tak? Musimy się trzymać razem. Jak będziemy się trzymać razem, to jeszcze możemy jakoś to zrobić, tak? Fuck. Okej, no chciałem napierniczać tutaj, nie. Okej, zabij, dobrze. Nie, tu jest gościu, ja nie mogę przeładować, musiałem przeładować. Fuck. Zabił mnie w plecy, ale jest 7-6, po prostu nie spieprzy tego, 8-7, 8-7, 9-7. I... nice. Jest! Mówiłem, że nam wyjdzie. Ciekawe, co to za klasa? To był Shuriken, to jakiś ninja. Czy właśnie będzie ten Elite Sniper? Zobaczymy. To będzie ninja, po prostu ninja, okej. Okay. Ale ninja raczej nie chcemy. Ninja raczej nie potrzebujemy. Tu jest jeszcze jakaś. Aha, tu nie ma klasy. Myślałem, że do klasy ma do blokowania, ale nie ma. Więc skupmy się na normalnym misji Capture the Flag. W sumie zrobimy jednego tego. Jeden jackpocik, no nie? Jeden taki, dobra. Nie, już bez jackpotów. Co to jest? Dude plus ten damage to enemy not targeting you. Coś bicie w plecy i takie tam, to nie, to jest gejowskie. Moim zdaniem to jest gejowskie, bo to jest takie, o, jak wbijesz w plecy, to masz większy damage. Nie, ja się na coś takiego nie piszę, nie zgadzałem się na coś takiego, więc proszę mi wypierdzielać. Okej, nikt nie jest zmęczony, więc możemy wchodzić normalnie do akcji. Capture the flag, chłopaki, dziewczyny, lecimy.
Lecie, mam nadzieję, że poleciałem w dobrą stronę. Okej, w dobrą stronę poleciałem, bo widzę, że stoi już przybiegając, muszę teraz wylecieć. Czekaj, czekaj, okej, Jagan, lecimy. Lecimy, gdzie jest, oh fuck. Dawaj, 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 dawaj. Okej, dobrze, 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 Cohen. Okej, flaga ich jest na dole. Dobra, zabijamy, zabijamy. Mamy tutaj kolejnego. I tu jest kolejny. Dobrze, 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 Cohen, bierzemy to, bierzemy i hostujemy Cohena aż do końca. Aż do końca, chociaż nie, nie musimy go hostować. Ja będę trzymał na kolejną flagę. Już mamy, już musimy ją odebrać, bo padł. Okej, teraz mi pomóżcie, teraz mi pomóżcie, ja muszę dobić do końca. Dawaj, 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 dawaj. Okej, jestem na miejscu, zarąbiście. Bang. Muszę tutaj kucnąć, nie wiedziałem, czemu mnie zablokowało coś. Lecimy, let's go. Let's go, okej, tu zabijamy. Tu mamy turetę od nich, znaczy od nas. Dawaj, dawaj, bierzemy to i uciekamy. Bierzemy to i uciekamy. Ja po prostu blokuję twoje plecy. Dawaj, spawki, spawki, spawki. O, dobrze. Biegnij zbiegnij tą paczką. Kurna, nie, on ma tą mysz. On ma jeszcze naszą flagę. O, dobrze, zabrałem nią. I na szczęście, na czas, bo wtedy odnieśliśmy naszą flagę. Fuck. On ma lepszą chłop. A nie, miał gorszą, broń, dobra. Tutaj na plecki skakujemy. Nie opierdzielam się z nimi. Po prostu skaczę sobie gdzie chcę, gdzie mogę. I tak dalej, let's go, let's fucking go. I odniosłem. Najszybszy chyba capture the flag, jeżeli chodzi o tą część gry. Aż tak dobrze nam jeszcze ani razu chyba nie poszło, jeżeli dobrze mi się wydaje. Okej, wszyscy są tutaj, widzę, tired. To mi się nie podoba. Zobaczmy, Simpson będzie miała już odblokowaną zdolność, więc to jest zarobiste, tak? Ale workshop, mamy jakiś blueprint nowy. Uwaga, to jest shotgun. To jest shotgun, czyli będziemy mogli mieć tak 12 dla naszego właśnie tutaj Juggernauta. Czy to się opłaca? Gorszy damage. Ale mi się wydaje, że ona jest szybsza. A nie, jest wolniejsza, czyli ma dalszy zasięg. To się nie opłaca. To się nie opłaca totalnie, żeby to zakładać. Tak, gdzie jest nasz medyk? Tak jest, ma zdolności. Enemies won't spot you, nie, to tego nie chcę. Killstreak, island loss on death, but are end 50% slower. Wydaje mi się, że to będzie opłacalne. Wydaje mi się, że to będzie opłacalne. Ja sobie zrekrutuję nowego ziomeczka. Mamy właśnie ninja odblokowaną. Oczywiście musi być czerwona. Ona walczy z czym? Z czym walczy ninja? Ninja walczy, może walczyć z shotgunem. A przecież po co to klika? Przecież mogę być sobie tutaj. I dual steel lub shotgun. No to dajmy jej shotguna. No kosy na razie nie założymy, niestety. Bo nie ma drugiego levelu. To jest śmieszne. Ale niech będzie tak, niech tak będzie. Będzie mi jakby co zastępczenie ninja. I teraz zrobimy sobie kolejną misję, jaką będzie free for all. Mamy gun game free for all, więc skoro jest gun game, no to weźmy sobie właśnie ninja, aby ją wbić level jak najszybciej, tak? Let's go. Uwaga, free for all gun game. Lecimy, tylko ono, z nią może być ciężko, ponieważ ona jest nowym champem, tak? Więc może być słabe, jeżeli chodzi o wytrzymałość. Jak widać. Ono może być właśnie ten jedyny problem, że owszem, jest tutaj niby wszystko zbalansowane, no bo jednak każdy walczy tymi samymi broniami i tak dalej, ale no jak widać jednak nie jest tak łatwo, jak się wydaje, że jest. Miałem 1 HP. 1 fucking HP mieliśmy przed chwilą. Okej, teraz tutaj się boję. Boję się dokolwiek podejść. Okej, nie walnij mi z pomp. Kliknąłem poza ekran. No znowu kliknąłem poza ekran, przecież nie klikam nawet poza ekran, to jest niech cholera. Okej, mamy niewidzialność. Zmieniliśmy sobie miejsce po pierwsze i... Jakbym wziął ten armor, mielibyśmy szansę jeszcze uciec. Jeszcze się zabić, tak? A wyszło jak wyszło przez to. Dawajcie no. Muszę tutaj sobie wbić te levele. Okej, mamy Soldoffa. Nawet Soldoff mnie pozwolił zabić gościa z takiej odległości, no kurna. Okej, chodź. Okej, Uzi. Uzi na MK. To może być trochę trudna walka, chociaż jak widać nie. Niekoniecznie musiało być trudno. Okej, what the fuck is going on? Nie wiem, na co nawet kliknąłem. Co w plecy, halo? Ja nie pozwolę sobie na takie traktowanie i bicie w plecy, to jest nie cholera, okej. Gdzie jest taki przeciwnik? Okej, tu jest. Też z MK14. Nie, on ma armor. Okej, na szczęście go zabiliśmy, bo zrobił głupi błąd. Na tamtego się nie chcę rzucać, bo on jest przez tankiem, więc bym zginął. Mam tylko 87 HP, no fuck. Okej, ale udało się. Więc nie mogę narzekać. XMG, fuck. Ta ma jeszcze pistolet cały czas. Wszyscy to już napierniczają z broni, które są gigantyczne, a ta miała cały czas ten pierwszy pistolet PP9 czy jak on się tam nazywa. No polecam, znaczy no. Jak tak dobrze ci idzie, no to Jezus Maria, zabiłem się sam. Już sobie odblokowałem nową broń i musiałem stanąć sobie po prostu na ścianie i napierniczyć wszystko w siebie. Jestem kurna geniuszem, no. No po prostu geniusz z broni w czystej postaci.
no 2 HP, no 2 HP. Mam nadzieję, że nie, na szczęście się nie zabiłem chociaż, więc nie spadł mi ten level broni. I ogólnie jesteśmy pierwsi. Ogólnie jesteśmy pierwsi, więc idziemy zarąbiście. Owszem, na początku nam trochę tam poszło gorzej, ale teraz idzie nam znakomicie. Okej, okay. Tutaj acid, musi być plecy, dawaj, dobrze. Teraz DSR-ka. DSR-ka, dawajcie DSR-ką, napierniczamy. Myślałem, że samego siebie zabijam, ale nie. To był gościu, który był za mną po prostu. Przeniosło mnie w takie miejsce i wyglądało, jakbym sam w siebie strzelił. Okej, tutaj przykleimy. Tutaj przykleimy znowu. Okej, mam M202. W końcu powiedziałem to poprawnie. Okej, uciekłem sobie na plecy tutaj gdzieś. Dawaj, do Starkowej. No, możemy kogoś zabić z tej broni. No przecież zobaczcie, jak to napiernicza. No dziękuję. Railgun, ostatnia broń, ostatnia broń. Napierniczamy w cholerę w przód. No nie, o, zarąbiście się udało nam wygrać. Na ninja, więc może wbije nam teraz level. Pięknie, wbił nam level, dzięki ci panie Boże. Ale nie wiem, czy ninja będę w ogóle walczył. To jest Lynx. Owszem, Lynx jest gorszy niż Intervention, ale może będzie jakiś tam lepszy. Uważka. Bang. Większy DPS, bo jest szybsza. Zakładasz to Sanchez, nieważne jak ci się podoba. W sumie zrekrutujemy sobie nowego ziomka, a nie stać nas, to 500 golda, więc to było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się... Poczekajcie. Muszę wejść przynajmniej do jakiejś misji i nawet z niej wyjść. Tak? Bo inaczej mi nie zapiszę tego, że założyłem jej broń, tak? Właśnie, to było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Ja się z wami żegnam, zobaczymy w kolejnym odcinku. Nie zapomnijcie rzucić łapki w górę, jeżeli wam się podobało i cóż. Idę miażdżyć naszych przeciwników i chciałbym się w końcu dowiedzieć jakiejś część fabuły, bo jak na razie tej fabuły nie ma, więc no. Nawiązanie do innej gry twórców, Race Protocol. W każdym razie ja się z tym żegnam. Siemanko, peace, yo! Ooh.